Hej, ja jestem Josh z kolejny wtorek, kolejne ocenienie klipów standardowo, klipy wysyłajcie na moim Discordzie, jest tam cała kategoria poświęcona klipom. No i w następny wtorek będę oceniać kolejne wasze klipa do wygrania SPS-y w kart 3 dyszki. Więc lecimy z pierwszym klipem, pierwszy klip jest od pszczoły, który nas uraczył wiadomością, tylko że wy jej nie widzicie. Boże, czekajcie chwilę, ja przesunę swoją kamerkę. O, patrzcie, jak coś, ja nie grałem w tę grę jeden miesiąc. Zobaczymy, co w takim razie pokaże pszczoła, nie grał jeden miesiąc. I czy coś, okej, wleciał Insta. Ult trochę taki ryzykowny, bo mógł tak naprawdę dostać. Aczkolwiek na dysmisie sobie sprawdzasz pozycję. Ten kąt też taki troszeczkę, w sensie mógłby zostać łatwo przeskanowany. Więc grasz na osoby, które nie do końca ogarniają, mam wrażenie, co się dzieje dookoła. Ale taka uwaga, że po prostu bardzo no, złe pozycjonowanie się tutaj ponownie, bardzo niebezpiecznie na niego piknąłeś. Powinieneś sobie sprawdzić, wiedziałeś, że tam jest. Albo w ogóle tak nie pikować, tylko no na spokojnie, wiesz, flesze i tak dalej, i tak dalej. Więc Asik jest, aczkolwiek tutaj gameplayowo na pewno bym troszeczkę poćwiczył pozycjonowanie się i tak dalej. Więc tutaj dam po prostu takie 7. Kolejny klip jest od Forsate'a. Nawet Mr. Beast'a mają w teamie. Manik Mr. Beast, jaki ładny strzał. No dawaj, wytapuj go pięknie. No i to ja rozumiem. Nie no, jakie piękne tapiki, jak na to się pięknie patrzy. Och, tutaj troszeczkę się ten celownik machnął. No tutaj też oczywiście będę oceniać pod kątem tego, że masz Immortala. Więc będę dużo surowszy na pewno. No bo jednak wiadomo, strzelasz ładnie. No ale w Immortalu wiadomo, ludzie raczej tak strzelają. Pytanie, czy coś ciekawego pokażesz? No wleciał ten one tapik, no ładne są te strzały. No ciebie będę surowo oceniać, mordo. Mam nadzieję, że jesteś tego świadomy. Jakby tutaj wleciały takie czyste tapy, a nie, że strzeliłeś tak, drugi, trzeci strzał dopiero wleciał. Wiesz, o co chodzi, nie? Że tutaj bym ocenił na dychę, jakby to były clean strzały. No, dam po prostu takie bardzo, bardzo mocne 8. Może nawet 9. Dobra, jak będzie 9. I pod Kuba Sińskiego. Kejo, widzę, że na lewej ręce jest. No, fajny celownik, podoba mi się, lubię ten celownik. Taki grałem kiedyś na podobnym. Okej, sobie na spokojnie undercuta rzuciłeś. Warto piknąć pod niego. No, ale ona piknęła. Okej, w ogóle powiem wam, że mi się śniło, może jestem nienormalny, ale śniło mi się, że grałem w Valoranta i śniło mi się, że gram ISO. I nie wiem, śnił wam się kiedyś Valorant? Czy tylko ze mną jest coś nie tak? Dajcie, nie, ale mi się często śnią po prostu rzeczy, które gdzieś oglądałem lub coś robiłem przed snem. Na przykład słuchałem podcastów kryminalnych, to mi się jakieś kryminalne rzeczy śnią, nie? Grałem Valoranta, czy oglądając coś Valoranta, to mi się potem Valorant śni. Ale ładne ace. Ładne ace, ładne strzały. No myślę, że dam tutaj ponownie 9. Od Kukulka, no tutaj na spokojnie się na lince przedostajesz. O, jaki spokój, jak ja szanuję, ten spokój, sprawdzenie pozycji, zobaczenia, gdzie sobie ten... Co tu się stało? Ej, nie, guys, grajcie tak Valorant, spokój to jest klucz do wygranej, nie? Jakby kontrola po prostu, tak jak ty zagrałeś, no po prostu jest świetne i tak się po prostu powinno grać i sam mam z tym problem. Więc mega szanuję, super zagrałeś, naprawdę super zagrałeś, super strzały, super się tam dalej napowali. No to jest klip, który na dychy zasługuje. I pod półka. Okej, spółek pokażę w takim razie, no się czaisz tutaj na plecy pomalutku. Wchodzisz na plecy, no wiesz, że tam będą raczej zaraz przeciwnicy. Sytuacja 1 versus 4. Czy wygrasz w tej sytuacji 1 versus 4? Okej, bardzo ładny strzał. Podobało mi się to, co tutaj zobaczyłem. Boże, ile ty masz tu rzeczy włączonych? Masz wszystko tutaj, to akurat słabo widać, bo to wiadomo, przez ten tytuł YouTube'a i tak dalej jest takie zaciemnione. Tu masz wszystkie te, nie irytujecie. To w sensie, ja wiem, że czasami warto jest mieć włączone, jak masz na przykład pakiet los i tak dalej, ale mnie by to tak rozpraszało. Znaczy wiadomo, to jestem ja, każdy jest inny, nie? Ale mnie by to rozpraszało, for real. Ja zawsze mam przez to, ty jeszcze masz jakieś FPS od czegoś, nie wiem, szanuję, nie? Jeżeli się to nie rozprasza, naprawdę. Ładne strzały, czy to będzie res? Jeżeli wiesz, że jest TT, no to jest Nionka, ona może sobie tak naprawdę pobiec, ale i tak ładnie zaczekałeś, chociaż wydaje mi się, że mając tego reza po tym strzale, nie wiem ile miałeś czasu, wydaje mi się, że miałeś sporo czasu, mogę szybko pójść reznąć jeszcze do łazienek. Do łazienek, do lamp znaczy się. Ale i tak spoko zagrałeś, no tam tutaj 9. Klip od Ksyla, co Ksyl takiego pokaże. No czekam na jakieś piękne one tapiki. No prawie one tapik wyciął, no pięknie zabiłeś dwóch w końcu jednym strzałem. Spokój, troszeczkę starasz się spokojnie celować, co bardzo szanuję, ja na przykład mam strasznie takiego panicznego aima czasami. Ale to jest przez to chyba, że ja po prostu ja mam taki, że mam ADHD pierdzielony i nie potrafię być spokojny. Ale ładnie, ładnie. Ogólnie jestem taki, wiecie, nie? Dobra, jak oglądacie moje streamy, to wiecie. Ale ładne te strzały.
podobały, chociaż to też raczej bym nie dał jakiejś super wysokiej oceny, ale podoba mi się twój spokój na pewno. Myślę, że dam takie 8. Typ od 8, 9P13, coś takiego. Widzę, że mapa sunset, no dawaj, okej, zabiłeś. Czy mogę sobie jakoś zwiększyć? O, mogę na Full HD, to sobie ustawimy Full HD, żeby troszeczkę lepiej było tutaj widać. No pięknie, bardzo mi się to podobało, bardzo ładny strzał. Masz umiejętności, masz cały zapas umiejętności, fleszyka, smoki, TPK. Warto na pewno byłoby to gdzieś wykorzystać. No tutaj fajnie grasz w ten sposób, że pikujesz i od razu strzelasz takim prefire'em i się cofasz. To jest spoko, bo wiesz, jeżeli tam są przeciwnicy, to tak można po prostu fraga zgarnąć, nie? Więc to jest, warto właśnie w ten sposób grać. Podoba mi się to, że w ten sposób strzelasz. Więc też taki protip ogólnie dla was, że warto tak robić właśnie, żeby tak wychylać z prefire'em tak leciutko na mały kąt, gdzieś gdzie wiesz, wiecie gdzie mogą być przeciwnicy, nie? No, był w elbow, więc raczej tutaj powinieneś go dorwać i jest ejsik, podobał mi się ten klip, bardzo mi się podobało to pikowanie, o którym przed chwilą zresztą też mówiłem. Dam takie mocne 9. Klip od Lost Boya, hashtag Vitex, tak już powiem, bo masz nick Vitex, nie wiem czemu w hashtagu masz swój... No dobra, nie oceniam, nie? No widzę, że Wandal się świeci, czyli raczej ciśniesz tutaj nieźle dzisiaj, co? No piękny strzał, wow, jakie piękne clean strzały, mordo! Ale umiejętności to w ogóle nie używasz, to mogę na przykład sobie flesze rzucić, żeby na spokojnie. No nie szanuję za brak używania umiejętności, po to macie te flesze, żeby z nich korzystać. Lepiej użyć niż nie użyć, ale strzelasz naprawdę ładnie. No dam 8, dam 8. Jakby był ace, dałbym 9, jakbyś używał umiejętności, dałbym 10. I pod fiszej, co to za celownik jest, mordo? Na jakim ty celowniku grasz? Czy ty na tym celowniku zrobisz ace'a? Czy na tym celowniku zrobisz ace'a, dostajesz z automatu dychę. Przysięgam. Jakby, chłopie, nie możesz na tym celowniku zrobić dychy. Nie możesz na tym celowniku zrobić dychy, co ty robisz? Co się dzieje? Tym celownikiem wbijacie Radianta. Pozdro. Jezus, mordo, podaj w komentarzach kod do tego celownika. Ludzie będą pytać. Zrobił ace na tym celownikiem. Masz dychę. Pip od 2 deka? No, widzę, że tutaj... Oj, zbiłeś tą bańkę w końcu tutaj. Nie wiem, czy one się same... No, nieważne. Na backside są. Masz TPK. Możesz sobie pod tego TPK zagrać, postawić, gdzieś piknąć, od razu się przetepać tak naprawdę. Oj, ta Viper nie wiadomo, co robiła, co patrzyła. Tak dziwnie się ustawiała w ogóle nie pod teammate'ów. Naprawdę bardzo ładnie strzelasz. Aczkolwiek ponownie bym pomyślał o tym, żeby może gdzieś sprawić pod tego TPK po prostu zagrać przed pikiem. O, na przykład taka sytuacja. Jesteś tutaj, dajesz sobie TPK w tym miejscu, pikujesz, strzelasz, od razu się tepasz. Jakbyś go nie zabił, to jesteś w bezpiecznej pozycji, twój teammate zabija. Jakbyś go zabił, to i tak spoko. Tak samo wcześniej, nie? Na przykład mogłeś dać TPK, powiedzmy, tutaj, nie? Albo tutaj i po prostu piknąć i się przytepać z powrotem, bo po prostu dajesz sobie jakąś tą przewagę i tak dalej. Jakby ejsik ładny, bo tutaj ejsik siadł w końcu, ładnie strzelasz, ale ponownie taką uwagę, że fajnie gdzieś z tych umiejętności po prostu korzystać, bo one mogą wam naprawdę bardzo fajnie pomóc. Dam mocne 8. Pod God Domination, ale nasycone jest to nagranie, o kurde. Na takim nasyceniu grasz kolorów. Nie no, każdy gra jak mu jest wygodnie, ja wiem, że takie nasycenie kolorów czasami pomaga się bardziej skupić. I sam sobie nasycam kolory bardziej w monitorze, jak mam problem ze skupieniem się i potem mi to faktycznie pomaga się skupić. Więc fajnie jest sobie gdzieś te kolory czasami nasycić. Ult na backside, wydaje mi się, że tego ulta wrzuć bezpotrzebnie. Użyłeś go po to, żeby był plant, ale słyszałeś, że Wingman plantuje. Mogłeś to anulować, zagrać sobie pod drużynę, poczekać na Reynę. O, Reyna zginęła. No ale wiesz, o co chodzi. Powiedzmy, o, zabijasz tego Omena, zabijasz tą Sage, no i w tym momencie jesteś... Dobra, nieważne, oni cię po prostu pikują. Ja bardziej pomyślałem, że te enemy będzie myśleć, nie? Że tu się ktoś ustawi, tu się ktoś ustawi. Mógłbyś na przykład, wiesz, użyć na backside ulta, wypłoszyć, zabić bez problemu. Wiesz, o co chodzi, no ale oni tak cię po prostu spuszowali. Zabić, zabić. A i tak uważam, że tego ulta nie musiałeś tam używać. Teraz byś miał ulta na przykład dalej, nie? Ale wiesz, o co chodzi. Ale fajnie, ładnie strzelasz, dam 9, mocne 9. Oj, klip od Michaliny, uwu, no czekamy, zobaczymy, co Michalina pokaże. Oj, 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 wow, 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 Michalina, ty tak umiesz strzelać. Nie wiem, że to jest Michaliną, trochę na grach z widzami już grywałem i nie pamiętam, Boże, czy ja mam jakiś hejt do Michaliny czy do Wikusi? Chyba do Michaliny. Chyba Michalina grała z Odynem strasznie. Nie jestem pewien, ale lubię was, wiecie, że to tak do żartu, nie? Oj, ej, ja też tak raz zrobiłem! Inny też tą sytuację miałem na rankedzie. Ale agresywny pik na nożu w ogóle! Ty się nie bałaś? Tak piknąć? Bardzo pewność siebie z tym. Jest to jakaś taktyka, ale w momencie, kiedy on by cię instant piknął, to masz, dostajesz buę i nara, nie?
Ale ciekawe zagranie z tym nożem, z tym wygnięciem na nożu. No zaskoczyło to przeciwnika. Na pewno, no nie! Pierwszy ace, Michalina, okłamałaś mnie, to nie jest ace. 8 za to kłamstwo, wiesz? I pod Haymanu, co Haymanu pokaże, oj, new frontier sheriff, bardzo ładny sheriff. No, spokój ponownie, szanuję ponownie za ten spokój, ejkie, szanuję za ten spokój. Wiesz, o dwóch, wzięli spajka. O, i to jest to zagranie z tepekiem, o którym mówiłem, widzicie? Tutaj sobie Haymano tepnęła się od razu po fragu, może sobie na spokojnie teraz piknąć ponownie. Wiecie, to jest właśnie to, co mówiłem w tamtym klipie, nie? Tylko już pokazane, że warto gdzieś pod tego TPK po prostu zagrać, bo to potrafi dać po prostu przewagę. Macie informacje, jesteście w stanie lepiej piknąć i tak dalej, i tak dalej. No bardzo ładne strzały i po prostu szanuję, no, że mamy też, no pięknie, daje dychę. I to tyle z dzisiejszych klipów, więc w takim razie lecimy z klipami, które dostały dychę. Pierwszy klip jest tutaj od Haymano, gdzie no po prostu pięknie pod tego TPK zagrała, jak ja cię szanuję za to. Drugi klip to ace na tym celowniku. Ja nie wiem, co ty tu zrobiłeś, a jesteś niepoważny. No i trzeci klip to jest Kukulek, który po prostu świetnie, na spokojnie zagrał. Bardzo mi się podobało po prostu to zagranie, że tak na spokojnie do tego podszedłeś, na spokojnie sobie zagrałeś. Tutaj się pięknie jeszcze znajna powali. No świetnie, po prostu świetnie. No i kto powinien dzisiaj zgarnąć nagrodę? No wszystkie klipy były naprawdę fajne, aczkolwiek jak zwycięzca może być tylko jeden i jest nim, uwaga, pisze ze swoim ace'em na tym słowniku mordo pole w komentarzach do tego celownika. Widzimy się w następnym wtorek na kolejne oceny, podsyłajcie swoje klipy.